Badanie Food Profil jest to badanie nadwrażliwości pokarmowej IgG zależnej. Do nadwrażliwości pokarmowych dochodzi w wyniku przewlekłego stanu zapalnego w jelicie. Możemy się spotkać z różnymi nazwami tego badania. Testy nietolerancji pokarmowej, alergii pokarmowej trzeciego typu. Jednak należy pamiętać, że są to błędne stwierdzenia, ponieważ te testy alergii nie badają. Badają nadwrażliwość pokarmową. Różnią się m.in. od alergii częstością występowania naszych objawów. Reakcja alergiczna pojawia się od razu po spożytym posiłku. Nadwrażliwość pokarmowa jest reakcją opóźnioną i pojawia się od 7 do 48 godzin po spożytym posiłku, dlatego tak bardzo trudno nam jest skorelować, jaki pokarm nam szkodzi. Wskazania do wykonania badania nadwrażliwości pokarmowej to m.in. przewlekłe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, problemy skórne jak pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, czy trądzik, czy wypryski. Również nawracające migreny, bóle głowy innego typu, zaburzenia koncentracji, zmiany nastroju, czy zmęczenie, czy bezsenność. Możemy również tutaj pomyśleć o trudności z utrzymaniem masy ciała oraz o wszystkich chorobach autoimmunologicznych. Badanie nadwrażliwości IgG zależnej Food Profil oparte jest na teście immunoenzymatycznym ELISA, w którym oznaczane są przeciwciała klasy IgG 1, 2, 3 i 4. Jest to test ilościowy. Jego zadaniem jest wykazanie produktów pokarmowych w największym stopniu stymulujących nasz układ immunologiczny do produkcji przeciwciał klasie IgG. Test jest to zwykłe pobranie krwi, nie trzeba być nawet naczczo. Na rezultaty czekamy około 10-12 dni, jednak często jest to krócej. Do badania dołączamy darmowy poradnik, gdzie opisane jest zjawisko nadwrażliwości oraz jak interpretować wynik i jak poprowadzić naszą dietę, żebyśmy poczuli się lepiej.